Sponsorem wideopodcastu jest Lenor, marka wyjątkowych płynów i produktów do płukania tkanin, których zapachy sprawią, że w ułamek sekundy przeniesiesz się do miejsca pełnego relaksu. Poczuj się dobrze z Lenor. Dzień dobry Państwu, Monika Sobień-Górska. Zapraszam Państwa do drugiego odcinka podcastu, który poprowadzę z moją gościnią, którą jest Marta Lech-Maciejewska. Dzień dobry. Cześć Marta, bardzo mi miło. Marta jest kobietą wielu zadań, wielu, jak to mówi się, funkcji życiowych, ale jest też, jesteś ambasadorką marki Lenor, prawda? Już od jakiegoś czasu. Tak. I rozmawiamy o zapachach, ale nie tylko, bo rozmawiamy o energii, o uważności. I dzisiaj w tym drugim odcinku chciałabym porozmawiać z tobą trochę o tym, o czym zaczęłyśmy rozmawiać w tym naszym pierwszym odcinku, w tej pierwszej części, czyli o takiej samoświadomości. Mhm. Przypomnijmy, że ty mówiłaś o tym, że kiedy postanowiłaś zacząć tak bardziej świadomie zarządzać swoją energią, to pierwszą rzeczą, którą musiałaś zrobić, to było zrezygnowanie z pewnych rzeczy, które pożerały ci czas i też te energię. I ta rezygnacja, czyli ta, jest to rodzaj takiej pewnej odwagi do tego, żeby gdzieś nie pójść, czegoś nie przyjąć, mhm. jakiejś oferty nie wziąć, z jakiegoś zaproszenia zrezygnować. Czyli to jest takie uczenie się, jakby to powiedzieć, na takiej asertywności, prawda? I to jest moim zdaniem bardzo mocno związane z takim hasłem samoświadomość i poczucie własnej wartości. Bo ty musisz wiedzieć, z czego ty chcesz zrezygnować. Czyli tak. To nie jest tak, że ktoś ci mówi, słuchaj, widzę, że jesteś trochę przemęczona, że może powinnaś zacząć bardziej dbać o siebie, w związku z tym może przestań chodzić na siłownię, albo może przestań gotować, albo może przestań robić coś, co zabiera ci czas, bo to ty musisz wiedzieć, to ty, to ja, to każdy z nas musi wiedzieć, czy zrezygnowanie z tej właśnie rzeczy, po to, by gdzieś tam się energetycznie doładować, czy po prostu odpocząć, będzie właściwe, czy nie sprawi, że będę się czuła jeszcze gorzej, bo na przykład jest to rzecz dla mnie ważna, prawda? Mhm. Czyli że może na przykład nie będę rezygnować z treningu, albo nie będę rezygnować z masażu, z kąpieli, z czytania książki, bo to jest dla mnie ważne. To znaczy samoświadomość to jest chyba trochę coś takiego, że ja znam na tyle siebie, że wiem, czego ja naprawdę potrzebuję, czego ja chcę, co jest dla mnie dobre. Jak to jest u ciebie z tym? Na ile ty się znasz? No właśnie, to jest kwestia, myślę, że samoświadomość to oprócz kilku elementów, o których chciałabym powiedzieć, żeby to też usystematyzować, czym dla mnie jest samoświadomość, to na pewno na początku to jest znajomość właśnie siebie i znajomość tych elementów, które mi robią dobrze. Czyli nie tego, co jest modne, nie tego, co inni chcą dla mnie. Nawet często oczywiście w dobrej wierze, z dobrą intencją, ale oni nie są nami. I właśnie ja bardzo często od mojej mamy, która jest taka bardzo zatroskana, jak widzi, ile ja pracuję, słyszę, no ale nie idź na ten trening, już sobie to odpuść, proszę cię, zostań w domu. A właśnie sport na przykład robi mi bardzo dobrze na głowę. I jak nawet mam bardzo ciężki dzień, po treningu po prostu wydziela mi się taka ilość endorfin, dopaminy, że ja po prostu unoszę się 20 centymetrów nad ziemią. Nawet 40 minutach uprawiania sportu. Mm-hmm. Sport na mnie działa niezwykle, chociaż ja nigdy nie byłam jakimś sportowym freakiem, absolutnie nie. Wręcz zawsze miałam zwolnienie z WF-u w podstawówce, w liceum podobnie, ale musiałam sama odkryć tą przyjemność ze sportu, żeby zacząć ten sport uprawiać. Mm-hmm. No a jeżeli chodzi o samą świadomość, to na pewno dużą, ogromną rolę w mojej samoświadomości i takim poczuciu własnej wartości odegrywa sprawczość w życiu. Mhm. To był taki dla mnie game changer. W momencie, kiedy ja swoje życie w ogóle dzielę na to przed poczuciem sprawczości i po uzyskaniu tego poczucia, że ja naprawdę decyduję o własnym życiu. A kiedy to się stało? Wiesz co, to się wydarzyło w momencie, kiedy zostałam mamą. Mhm. Ale to się nie wydarzyło z dnia na dzień. Ja musiałam przejść przez ten czyściec, którym była depresja poporodowa. Musiałam nauczyć się, pożegnać się ze starym życiem i nauczyć się tego nowego życia. Ale tak, właśnie moment zostania mamą był dla mnie takim momentem, kiedy ja zobaczyłam, jak dużo zależy ode mnie. Wychowani jesteśmy w kulturze bardzo mocno przeciągniętej siłą wyższą. To może być siła wyższa, los, to może być Bóg, to mogą być różne rzeczy. Coś o nas decyduje.
i to wynosimy z domu. Tak. Że my nie wiadomo, jak możemy się starać o to, żeby dostać lepszą pracę, o to, żeby czuć się lepiej, o to, żeby znaleźć idealnego partnera czy partnerkę na nasze życie. Nie. Jest jakaś moc sprawcza, siła wyższa, los. Czyli ten fatalizm, coś, co oznacza, że nasz scenariusz życia jest już gdzieś zapisany, tak. A my tylko tak biednie realizujemy to. Ale zobacz, jakie to jest łatwe. Jak to upraszcza życie. No to jest zrzucanie odpowiedzialności. Tak. No bo w tym momencie tak. Co? No jest jakaś siła wyższa, się mogę starać, ale w sumie po co ja mam się starać, jak jest siła wyższa? I ja dzisiaj z pełnym przekonaniem wiem, że oprócz sytuacji pod tytułem, że będę szła gdzieś wzdłuż budynku i spadnie mi kawałek gzymsu na głowę i to będzie przypadek losowy, to w 99,9% mojego życia to ja decyduję o tym, jak ono wygląda i to, że ja tutaj na przykład dzisiaj jestem, to jest wynik mojej pracy, to jest wynik mojego działania lub zaniechania pewnych działań po drodze. A nie tego, że ktoś mi zrzucił z nieba coś, spadło mi, tak? Jakaś manna z nieba. Ile razy, jak wracam do siebie na Mazury, gdzie cały czas ten jednak mindset tego, że los, że zrządzenie, że jakaś siła wyższa, to cały czas tam ludzie na ludzi działa, że ma to niesamowity impact. Ja słyszę, że mi się udało. Ale ci się udało. Ale ci udało. Ale no naprawdę, ale miałeś farta w życiu. Nie, ja nie miałam farta. Wszystkie te rzeczy to jest wynik mojej ciężkiej pracy. Każdy z tych elementów. To, że prowadzę bloga, to, że mam własną markę modową, to, że jestem ambasadorką marki Lenor, to jest wynik mojej pracy. To nie jest coś, że ja zostałam wrzucona do jakiejś kuli losującej i ktoś tam zamieszał. O, to Marta. Marta będzie miała fajne żyćko. No nie. To jest wynik ciężkiej pracy. Tak, albo że na przykład miałaś plecy, że ktoś za tobą stał, kto ci to ułatwił. To jest bardzo ciekawe, bo mówisz, że tak naprawdę doświadczenia sprawiły, że czujesz się osobą no, z takim zdrowym poczuciem własnej wartości. Mhm. Czyli to też nie jest coś, co my, z czym się rodzimy. Nie. To nie jest coś, co mamy gdzieś zapisane genetycznie. To, co możemy mieć zapisane, to jest rodzaj pewnej śmiałości, czy jakiejś otwartości, czy pewien temperament, który jest nam przypisany, że jesteśmy może bardziej właśnie ekstrawertyczni, czy introwertyczni i tak dalej. Pewne baza. Cechy osobowości. Mm-hmm. Natomiast to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, i ja też stosunkowo niedawno zdałam sobie z tego sprawę, jak bardzo na poczucie własnej wartości wpływają doświadczenia, to znaczy to, że ja realnie coś zrobiłam. Mm-hmm. Czyli ta sprawczość, czyli nawet jeżeli nie wszystko mi się udało, to te próby gdzieś się zapisują, pamięć tych prób, bo to oznacza, to jest dla mnie taki namacalny dowód mojej odwagi, że spróbowałam, może to nie był może za pierwszym razem spektakularny sukces, albo musiałam na coś długo czekać, ale sam fakt, że to zrobiłam, że się odważyłam, że potem przyjęłam tę porażkę, już tę moją jakby samoświadomość i to poczucie własnej wartości umacnia, prawda? Czyli dokładnie. Tak jak mówisz, że ty się po prostu mierzysz, przyjmując każde kolejne doświadczenie, nie uciekając od tych doświadczeń. Czego się najbardziej żałuje w życiu? Rzeczy, których się nie zrobiło. No tak, straconych szans, tak. A nie tego, co się zrobiło. Nawet jeżeli poniosło się klęskę, porażkę, nawet jeżeli była to błędna droga, nawet jeżeli byłś to ślepy zaułek, z perspektywy czasu się o tym nie pamięta. Najbardziej żałujemy w dorosłym życiu momentów, w których nie skorzystaliśmy z sytuacji, w których nie podjęliśmy rękawicy, w momentów, w których baliśmy się i ten lęk z nami wygrał. Ale w ogóle poczucie własnej wartości to jest teraz takie hasło, które jest no też i bardzo, tak jak i ta energia, to jest takie bardzo modne na czasie, też odmieniane przez wszystkie przypadki. Tak. Nie ma żadnego nurtu terapeutycznego, który by o tym nie mówił. Nie ma też, wydaje mi się, że w ogóle taka współczesna psychologia i czasem też ta pop-psychologia, która daje tak zwane łatwe odpowiedzi na trudne pytania, bardzo dużo jakby mówi o tym poczuciu własnej wartości, jakby to była jakaś taka magia, no, jakiś skarb, do którego trzeba dojść, po tym się coś otrzyma, a jednocześnie bardzo dużo osób mówi, że ma z tym problem, to znaczy, że nie wierzy w siebie, to znaczy, że ciągle sobie coś wyrzuca, że nawet jeżeli na zewnątrz się wydają osobami, które są bardzo pewne siebie i przebojowe, to gdzieś wewnętrznie ten wewnętrzny krytyk sobie dowala, prawda? Mm-hmm. I teraz ja bym cię chciała zapytać, jako taką osobę, która moim zdaniem ma wizerunek właśnie takiej przebojowej, takiej, ty to wyrażasz nie tylko słowami, nie tylko powiedzmy takim językiem ciała, ale też tym, jak się ubierasz, tym, jaką w ogóle masz markę, prawda? Twoja marka, która produkuje, sprzedaje apaszki jedwabne, no teraz też ubrania, bardzo mocno naciskasz na kolory, prawda? Mm-hmm. I teraz chciałabym zapytać ciebie o to, na ile ta rzecz taka
trochę bardziej zewnętrzna, jaką jest ubiór, jest jakoś idzie w parze z tym twoim, z tą taką twoją drogą stawania się osobą no bardziej siebie świadomą. Mhm. Czy to jest tak, że ty po prostu wiedziałaś, urodziłam się po to, żeby chodzić ubrana kolorowo, czy to jest tak, że na podstawie jakichś doświadczeń zaczęłaś bardziej tak, odkryłaś, że to jest coś, co ci pomaga? Mhm. Na pewno ważne jest w mojej historii to, w jakim domu wyrastałam i to, że moja mama też zawsze bardzo o siebie dbała. I ja wyrastałam w domu, ja mieszkałam w małej mazurskiej miejscowości, gdzie mój pojęcie o świecie przez wiele lat kończyło się na końcówce tam naszej, nie wiem, miejscowości, tak? Niewiele się wyjeżdżało, podróżowało i ten świat był taki bardzo mały, był bardzo bezpieczny, był bardzo beztroski, ale był właśnie wypełniony kolorami dzięki mojej mamie, i bo moja mama z zawodu krawcowa potrafiła sobie z jakichś starych zasłon uszyć jakieś najpiękniejsze sukienki. W tej szarzyźnie lat 80. i 90. Wyglądała zawsze niesamowicie, zawsze miała trwałą na głowie, piękne, duże takie okulary muchy, marynarki z ogromnymi poduszkami i wyglądała zawsze nieziemsko i marchewkową pomadkę na ustach. Do dzisiaj potrafi jeszcze się nią pomalować. I ja wyrosłam w domu, w którym mojej mamie zależało na sobie. To znaczy ona w tym ferworze pracy, bo chodziła cały czas do pracy, do posiadania dwójki dzieci, no takim bardzo jednak konserwatywnym domu, gdzie jednak kobieta więcej robiła, mężczyzna nie robił prawie nic. Ona mimo wszystko znajdowała ten czas na dbanie o siebie. I wyrastając w takim domu, nie mogłam pójść inną drogą. Bo to czyli był po prostu dla mnie... miałeś wzór. Znaczy, tak. To był też pewien model rzeczywistości, który po prostu zaabsorbowałaś, prawda? Tak. No bo... Podobno z domu się wynosi dwa modele zachowań. Albo dokładnie idziemy tą samą drogą, albo totalnie odrzucamy. Tak, odrzucamy i robimy totalną przeciwność. Ja poszłam tą samą drogą, jeżeli chodzi o kwestię tych kolorów, tego dbania o siebie i tego budowania własnego... własnego pozycji w świecie, nie tylko poprzez to, co mam w głowie, ale też to, jaką aurę wokół siebie roztaczam. Nie ukrywam, że kiedyś napisałam taki artykuł, który na moim blogu, który do dzisiaj jest, można przeczytać, co w życiu załatwiły mi ubrania. Bo od zawsze ubierałam się inaczej niż wszyscy. Ja jak nie miałam kasy, to po prostu chodziłam po second handach i tam wyszukiwałam nietuzinkowych ubrań. Czyli to nie jest tak, że co załatwiły dla ciebie ubrania, markowe ubrania, absolutnie logo, które nie by miało cię, nie wiem, pozycjonować wyżej. Tylko mój wyżej własny styl. Styl. Mój własny styl. I to jest niesamowite, bo te ubrania bardzo często oszukiwały otoczenie i dodawały mi coś, czego jeszcze rzeczywiście nie miałam. Czyli na przykład odwagę. Czyli jak to się mówi, fake it till you make it. Dokładnie tak. Czyli dokładnie zacznij tak się tak zachowywać, aż się tego nauczysz. Dokładnie a oni się tak nawet nie zorientują, że to udajesz. Że to udajesz, dokładnie. I kiedy ja byłam osobą bardzo nieśmiałą i ciężko mi było na przykład podnieść rękę albo gdzieś wydostać się z tłumu, to te kolorowe ubrania robiły to za mnie. Bo ja wielokrotnie miałam tak, że w szkole znałam odpowiedź, ale bałam się podnieść rękę. Ale w momencie, kiedy przychodziłam kolorowo ubrana na przykład na lekcję, może nie w podstawówce, ale w liceum, to jak nauczycielka mi widziała i zadawała pytanie i nikt nie podnosił ręki, bo większość nie znała odpowiedzi, a ja ją znałam, a się bałam podnieść, to nauczycielka siłą rzeczy na mnie patrzyła i mówiła, no Maciejska, pewnie ty znasz odpowiedź, co? I tak było. Tylko że ja ciągle podniesienie tej ręki graniczyło dla mnie z cudem, bo ja się tak tego bałam. Ja się bałam oceny otoczenia, a kiedy nauczycielka wybierała mnie sama, to już było prościej, bo ona mi zadawała to pytanie, a ja wtedy mogłam udzielić odpowiedzi. A jak ty sobie teraz radzisz z oceną otoczenia? Jesteś wystawiona na strzał właściwie 24 na dobę, dlatego że no, prowadzisz z sukcesem swojego bloga, masz konto na Instagramie, takie też bardzo bogate, masz bardzo dużo followersów, występujesz w reklamach, jesteś no właśnie ambasadorką marki Lenor, ludzie cię widzą w telewizji, na plakatach i tak dalej. Wszędzie mogą cię skomentować, zawsze mogą to nawet zrobić anonimowo. No tak. Więc to nie jest już tylko w obszarze tej szkoły, prawda, że koleżanki ci coś powiedzą z ławki, tylko ktoś gdzieś może do swojej frustracji no właśnie w ciebie ładować, prawda? Wiesz co, to jest kwestia przepracowania tego. W dalszym ciągu potrafią być takie rzeczy, które mnie dotkną, szczególnie jeżeli ktoś nie pisze o mnie, o moich bliskich na przykład, czy o dzieciach. To są rzeczy, które są dla mnie przykre. Natomiast to jest ten podatek od tego, co robię. Nie chcę mówić od sukcesu, bo po prostu od działalności mojej. Ale ja nigdy nie chciałam być zupą pomidorową.
Ja nigdy nie unikałam trudnych tematów. Ja nigdy nie schodziłam z linii ognia tylko dlatego, żeby było bezpieczniej. Bo tam, gdzie jest bezpieczniej, to zazwyczaj jest taka stagnacja, która mnie nie interesuje. Ja się definiuję poprzez ruch, poprzez działanie, poprzez to, że codziennie robię coś w życiu nowego. Jakby codziennie idę do przodu. I to niestety jest koszt taki. Tylko, że ważnym takim game changerem, mam wrażenie, jest to, żeby zrozumieć, że to nie jest o mnie, tylko o tych ludziach. Że tam siedzi jakaś pani, Kasia, Ania, Krysia, Zdzisia, która być może jest niedoceniana przez męża, która ma toksyczną teściową, która być może sama mierzy się z jakąś depresją. I ona daje sobie upust w jakiś sposób tym emocjom. Robi to w najgorszy z możliwych sposobów, ale może inaczej nie potrafi. To nie jest o mnie, to jest o niej. Oprócz tego, że też nie zaglądam, nie interesuje mnie na przykład jakieś końce internetów, gdzie po prostu mogłabym te rzeczy przeczytać, to u mnie na przykład ja też postawiłam bardzo jasno granicę, bo kiedyś mieliśmy taką historię, że jedna z dziewczyn naprawdę rzeczywiście jakaś taka, która trafiła do nas zupełnie przypadkowo, zaczęła w bardzo taki już no, wykraczający poza ramy przyzwoitości sposób mnie obrażać, mnie, moje dzieci, moją rodzinę, to już podchodziło pod paragraf. W internecie. No i trochę mi to czasu zajęło, ale dotarłam do jej pracodawcy, a okazuje się, że pracowała w miejscu przyjaznym rodzinom z dziećmi. I to miejsce z tego słynęło. Ona hejtowała matki w internecie i w ogóle zrobiła sobie krucjatę, że hejtowała matki. Ja się skontaktowałam z jej pracodawczynią, która sama była matką czwórki dzieci. Jak jej wysłałam screeny, to ta dziewczyna została z dnia na dzień zwolniona. I to ja później opisałam to na blogu, żeby postawić tą granicę, że nie jesteś w internecie anonimowy. I ta dziewczyna, mieszkając w małej miejscowości, gdzie trudno o pracę, straciła tą pracę z dnia na dzień. I później mi ta pracodawczyni też powiedziała, że ona podczas tego zwolnienia się absolutnie tego nie spodziewała. Wręcz pojawiły się łzy, bo okazało się, że też pomagała swojej mamie, która była w nałogu, gdzieś tam się utrzymać. Więc to nie było tak, że ona nonszalancko mogła zmienić sobie pracę i pójść gdzieś dalej. Ale od tamtej pory, kiedy opisaliśmy też tę historię, pokazaliśmy ludziom, gdzie stawiamy tę granicę. I bardzo często nam się wydaje, że to jest taka walka z wiatrakami w tym internecie, że się nie da. Da się. Czasami trzeba trochę czasu poświęcić, czasami trzeba trochę pogrzebać, trzeba dotrzeć do ludzi, którzy mogą nam pomóc. Czasami nie chce nam się zadzwonić na tą policję i zgłosić, no bo to jest tylko internet. Właśnie nie. Właśnie ci hejterzy na to liczą. No i to jest to sprawstwo, o którym mówisz. No właśnie, prawda? To jest to. Czyli, że jesteś sprawcza, czyli, że nie mówisz właśnie, nie szukasz powodów, tylko znajdujesz sposoby. Tak. Tutaj też przyszła mi do głowy dziennikarka Agnieszka Gozdyra, która słynie z tego, też obserwuję ją na Instagramie, że ona tych swoich hejterów zawsze zgłasza na policję. Mhm. Doszło też do tego, że zakładała im sprawy w sądzie, które wygrywała. Oni ją publicznie przepraszali, płacili i tak dalej. I ostatnio miała taką sytuację, gdzie ktoś ją znowu bardzo obrzydliwie wyzwał. I ona, ponieważ to był piątek, wstawiła to zdjęcie, ten komentarz i powiedziała, że w poniedziałek idzie na policję. I ta osoba, ten facet natychmiast ją przeprosił, wystraszył się tego. I to jest też moim zdaniem takim trochę zadaniem was, osób, które mają ten głos w internecie, te zasięgi, żeby takie rzeczy pokazywać, że tak trzeba robić, bo taki hejt dotyczy też ludzi, którzy mają, nie wiem, mniejsze profile, to dotyczy oczywiście też osób, które mają na przykład jakieś tam, nie wiem, konta czy firmowe, czy coś, co się jakiegoś mniejszego środowiska tyczy, ale modus operandi, sposób działania jest ten sam, prawda? Oczywiście. Więc żeby to pokazywać. Tak. Dobrze, czyli to jest bardzo fajne, że mówisz o tym działaniu. Mówiliśmy o tych kolorach, o tym, co sprawiło, że poczułaś się, właśnie poczułaś się pewniej, bo to pierwsze zaczęło tak jakby cię, nie chcę powiedzieć, modelować na taką osobę, ale... Ale trochę tak było. Tak, no w jakimś sensie się, w jakim sensie się taką osobą odnalazłaś i zobaczyłaś. Ale oprócz kolorów, też mówiłyśmy o tym w poprzednim odcinku, że też taką rzeczą są dla ciebie zapachy, że ty masz w ogóle na punkcie zapachów lekkiego... Fioła. Tak, fioła czy hopla, że to jest dla ciebie tak ważne, że masz tak strasznie dużo perfum, to jest dla mnie... absolutnie no, takie ciekawe, zdumiewające, że to pewnie jest jakaś ogromna szuflada, albo nie to wiem. To są trzy takie półki, które stoją nad biurkiem. Ile to jest, powiedz, jeszcze raz tych butelek? 170 buteleczek, teraz już trochę ponad. Wspaniale. To, i powiedz mi, czy to też jest jakiś taki element, nie wiem, czy twojego wizerunku, czy jakiegoś takiego, nie wiem, noszenia się, czegoś, co tę twoją, nie wiem, pewność siebie, czy poczucie własnej wartości jakoś wspomaga, czy nie? Czy to w ogóle są zupełnie dwie różne sprawy? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest wszystko o tym,
jaką mamy motywację do robienia tego. Mhm. Czy to robimy dla siebie, czy dla innych? Bo jeżeli robimy to dla siebie, to każdy z tych elementów będzie odgrywał dla nas ogromną rolę. Mhm. Czyli nie tylko to, że ja teraz się wystroję w jakąś piękną sukienkę, najlepiej jeszcze markową, nie? No bo to przecież trzeba się pokazać, szczególnie tutaj w dobie social mediów. Absolutnie jestem przeciwniczką tego. Po prostu to musi pasować do naszego stylu. Mhm. Ale jeżeli już te kolory dodają mi takiej energii, to ja wzniecam to jeszcze bardziej, dodając do tego zapach. Bo to mi ma to sprawić przyjemność. Ja mam się w tym czuć pewnie. Ja mam przyjaciółkę, bardzo mi bliską, która ona mówi, słuchaj, jak ja bym się miała tak w te kolory ubrać jak ty, to dla mnie to była najgorsza kara na świecie, bo ja bym miała poczucie, że wszyscy na mnie patrzą, a ja nie chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli, bo ona taka jest, ona jest introwertyczką. I ja jej nigdy, jak kiedyś byłyśmy gdzieś razem na wyjeździe i ona zmoczył nas deszcz i ona musiała się ubrać mój różowy dres, bo miałam tylko taki ze sobą. Ona była tak nieszczęśliwa, a byłyśmy tam same i to nie chodzi o to, że ona była nieszczęśliwa, bo nie wiem, bała się, że ktoś na nią spojrzy. Ona sama nie czuła się w tym i ona w tym źle w ogóle wyglądała, gdzie ja w tym dresie na przykład uważam, że wyglądam super. I to właśnie chodzi o to, że trzeba się w tym czuć. I tak samo w zapachach. Trzeba się umieć odnaleźć w tym otaczającym nas świecie i decydować świadomie, czyli znowu mamy o samoświadomości, o tym, co nam robi dobrze, co nam daje poczucie szczęścia, co nam dodaje tej energii, a co nam tę energię odbiera. I zapach jest niesamowitym nie tylko nośnikiem wspomnień, o czym się bardzo często mówi, że nas teleportuje do dzieciństwa, do dnia ślubu. Nie wiem, czy wiesz, ale są tacy kronikarze światowi, zapachowi, którzy spisują na kartach historii zapachy, którymi pachniały ważne osobistości w ważnych dniach ich życia. I na przykład dla mnie to jest na tyle istotne i na tyle ciekawe, że jakiś czas temu kupiłam sobie perfumy, którymi pachniała Lady Diana w dniu ślubu. Bo byłam bardzo ciekawa, czym pachniała. Nie mogłam ich pójść nigdzie powąchać, bo nigdzie nie były dostępne jako tester, więc sobie kupiłam. Bardzo przeciętny zapach, przyznam szczerze. No ale ten ślub był też w takich czasach, no właśnie, gdzie te zapachy nie były aż tak bogate i tak, wyszukane. Ale to jest dla mnie ciekawe, że dla mnie zapach wiąże się z jakąś historią za każdym razem. Albo z jakimś dobrostanem, albo z jakąś emocją, która dla mnie ma duże znaczenie. I dużo się mówi teraz o dopamine dressing, czyli o tym, że ubrania kolorowe dodają nam energii. Nie tylko osobom dookoła nas, bo to też się tak dzieje. Mm-hmm. Szczególnie połączenie różu z pomarańczowym jest takim zestawieniem, które rzeczywiście wyzwala tej dopaminy ogrom w naszej głowie. To dodatkowo na nas samych działa super, że my dodajemy sobie energii. To jest to, co się bardzo często mówi. Nie pracuj, jeżeli pracujesz z domu, nie pracuj w piżamie. Samo ubranie się dodaje ci poczucia sprawczości większej. Jeżeli ty pracujesz w piżamie i dzwonisz do szefa, nawet czy tam do jakiegoś swojego kontrahenta i nawet on cię nie widzi, ale ty wiesz, że ty jesteś w tej piżamie, masz mniejszą decyzyjność i są na ten temat badania, mniejsze poczucie sprawczości, jesteś bardziej rozmemłany, bardziej rozkojarzony niż w momencie, kiedy założysz na siebie nawet zwykłą, nie wiem, t-shirt i jeansy. I to samo jest z zapachem. Zapach też dodaje nam lub odejmuje, bo są zapachy, które wzbudzają w nas strach, tak? Może nam odjąć tej pewności siebie. Są zapachy, które, bo to wszystko są atawizmy. To są wszystko rzeczy, jest z pokoleń na pokolenia budowane jeszcze z naszych przodków, którzy zapachami się otulali, ale zapachy też chroniły ich przed niebezpieczeństwem. Czując pewne zapachy, wiedzieli, że nadchodzi jakieś niebezpieczeństwo i trzeba się ukryć, schronić. I to samo dzisiaj działa na nas, tylko jesteśmy tak atakowani tymi bodźcami i te bodźce wizualne są dla nas na tyle atrakcyjne, że trochę zapominamy o tych pozostałych zmysłach. Przytępia to po prostu, jeżeli coś jest silniejsze i bardziej dominujące, to przytępia pozostałe. Ale też, chciałam też powiedzieć o takiej rzeczy jak pewna identyfikacja poprzez zapach. Czy miewasz na przykład tak, że jedziesz, nie wiem, czy środkiem transportu miejskiego, czy jesteś gdzieś w kolejce, czy w centrum handlowym i nagle czujesz zapach, ktoś przechodzi, obca ci osoba, jest wyperfumowana albo na przykład właśnie miała ubrania w jakimś konkretnym zapachu w takim, no właśnie płynie do płukania, który przywołuje ci konkretną osobę, konkretne wspomnienie i to czasami bywa kojące, czasami przeciwnie, zależy kogo ci przypomina, prawda? No jaką sytuację. Czyli, że my identyfikujemy nie tylko te zapachy ze zdarzeniami, ale też, też z osobami, prawda? I to z kolei znowu wywołuje jakąś taką kaskadę wspomnień. No dokładnie. I czy ty na przykład czujesz, że ty, no bo jak mając tak dużo różnych zapachów w domu, czy ty czymś
konkretnym pachniesz, no bo codziennie możesz pachnieć czymś innym, mając taką, no, tej ferię tego, nie? No tak. A czy jest jednak coś takiego, co ciebie identyfikuje, albo twoich bliskich? Nie wiem, czy twój mąż ma taki swój ulubiony zapach, czy to jest tak, że czy właśnie chcesz codziennie czegoś nowego? Nie, to nie jest tak. Właśnie wytłumaczę się z tych 170 flakonów, bo w tym szaleństwie jest metoda. Mhm. Ja ją sobie ukradłam od Andy'ego Warhola, który miał taką zasadę w życiu, że w każdym ważnym etapie swojego życia perfumował się innym zapachem. Po to, żeby móc szybko wrócić do tych wspomnień. Jak tworzył na przykład te swoje kultowe dzieła, to przy każdym z nich używał innych perfum. Po to, żeby później wrócić nie tylko wizualnie do tego dzieła, które było już na tyle znane na świecie i kultowe, jak na przykład chociażby Portret Merlin, czy puszka fasolki, którą wszyscy znają, co do emocji, które sprawiły, że to stworzył. I do trumny kazał włożyć jeden z zapachów, który był bardzo ważnym jakby zapachem w jego życiu, związanym z historią miłosną, czyli ta miłość była dla niego najważniejsza, nie ten okres twórczy, nie to, co go wyniosło i sprawiło, że teraz, jak się mówi Andy Warhol, to każdy wie, kto to jest, tylko z etapu miłosnego. Bardzo klasyczny zresztą zapach, który też mam, bo byłam ciekawa, jak pachnie. Ale ja właśnie też tak robię, że teraz na przykład byłam z moją mamą na urlopie. Wyjechałyśmy pierwszy raz razem na wakacje. Wcześniej byłyśmy we dwie jeszcze w Rzymie, ale to była bardziej taka wycieczka, zwiedzanie, a tutaj pojechałyśmy we dwie z okazji Dnia Mamy, zabrałam moją mamę, pojechałyśmy na Santorini. Ja wiedziałam, że tam będą nas otaczać przepiękne zapachy. Te zapachy powietrza, zapachy wody, zapachy ludzi, zapachy jedzenia, ale też zabrałam nowe perfumy ze sobą po to, żeby móc później wrócić do tak ważnego czasu w moim tak, życiu. Tak, to będzie coś, co będzie identyfikowało twoje wspomnienie z dokładnie. Tego momentu. Dokładnie. I tak właśnie robię. I co jest ciekawe, bo tutaj mamy akurat Lenor Perfume Therapy, to jest właśnie taka cała linia płynów, które nawiązują do terapii zapachami i zaznaczają, jak to jest bardzo ważne. A że są zbudowane na bazie olejków zapachowych, to naprawdę bardzo, bardzo długo potrafią pachnieć. I tutaj orchidea jest w tym zapachu. I w tym zapachu, który zabrałam ze sobą, z mamą, też była orchidea, bo wiedziałam, że będę mogła wrócić nie tylko do tego zapachu we flakonie, ale też do takiego zapachu, który będzie mi towarzyszył w pościeli. Tak, właśnie, że na przykład będziesz się budzić i będziesz o tym dokładnie, myśleć, prawda? Dokładnie. I to jest naprawdę niezwykłe, że możemy się przenosić, że możemy powracać do tych emocji. Jest taka zasada w terapii par, którą się stosuje w kryzysach, w związkach, że wraca się na terapii, na pierwszym takim spotkaniu, kiedy naprawdę jest nie wiadomo od czego zacząć, ci ludzie są skłóceni, a ja kończyłam psychologię i seksuologię, więc cały czas, pomimo tego, że nie pracuję w zawodzie, to cały czas tą dziedziną się bardzo interesuję. No i teraz dla jednej z telewizji zrobiłam program o kobietach, które znalazły miłość poza Polską. I to też w tym programie bardzo dobrze widzę, że jedną z pierwszych rzeczy, które robi się na terapii partnerskiej, kiedy przychodzą bardzo zwaśnieni i skłóceni ze sobą ludzie, wraca się do tych początków. To jest bardzo trudne. Bardzo często prosi się o przyniesienie zdjęć ze ślubu, z pierwszych randek. Może włącza się muzyka, bo muzyka też jest takim bardzo fajnym nośnikiem, aczkolwiek zapach jest mocniejszym. Ale prosi się właśnie o powrócenie do czasów, Kiedy było dobrze. I ci ludzie bardzo często też przynoszą ze sobą zapach. Zapach, nie wiem, wody kolońskiej, zapach perfum. Często jest to jakieś mydło, którego wtedy używali. Albo nawet jeżeli powiedzą, a pachniałeś wtedy tym i tym, to terapeuta bardzo często mówi, czy mogłaby pani odszukać to w sklepie i przynieść ten zapach ze sobą. To jest niesamowite, jak sam powrót głową do tego czasu beztroskiego, do tych początków, potrafi już uzdrowić ten związek. Ja bardzo często na koniec odcinka, który właśnie przygotowuję, gdzie w każdym odcinku mam trzy pary, które opowiadają mi swoją historię miłosną. Często to są historie, które są odgrzybywane po 20-30 latach od początków. One na koniec mówią, dziękuję ci za ten dzień, bo ja znowu jestem tam. Jestem w tych emocjach, jestem w tej pierwszej randce. No i też nasz mózg ma taką zdolność, że jakby nie odczuwa różnicy, czy coś dzieje się teraz, czy działo się wcześniej, bo te myśli,
wywołują te same emocje. Dokładnie. Więc to my wiemy, że my wspominamy. Mózg tego nie wie, ponieważ nasze myśli wędrują tam do przeszłości, ale wywołują takie same emocje. Dlatego też to działa i pozytywnie, i negatywnie, bo jeżeli ktoś ciągle wspomina jakieś trudne historie traumatyczne, to cały czas ten kortyzol wydziela, oczywiście, ten hormon stresu, i on jest i smutny, i zestresowany, i jakoś no, w tych emocjach cięższych funkcjonuje, a jeżeli się wraca właśnie do tych przyjemnych wspomnień, czy właśnie tym zapachem, czy tą muzyką, czy jakimś przedmiotem, prawda, to powoduje, że zaczynamy trochę funkcjonować tak jakby w podróży w czasie, prawda? Dokładnie. Ale emocje są tu i teraz, uczucia są tu i teraz, i hormony są tu i teraz, i dopamina, i serotonina, i endorfiny, wszystko jest tu wszystko, i teraz, prawda? Dokładnie. Więc trochę sobie robimy taki prezent. A chciałabym zrobić teraz taki trochę przeskok do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli w ogóle o tej samoświadomości i poczuciu własnej wartości. Mm-hmm. Jakbyś miała powiedzieć w ogóle, co to dla ciebie znaczy poczucie własnej wartości? Mm-hmm. Co to jest? Czy przede wszystkim odkrycie tego, że to poczucie z własnej wartości ciągle ewoluuje i czasami jest silniejsze, czasami słabsze. Są rzeczy, które potrafią mnie na chwilę zbić z pantałyku. Cały czas. Mm-hmm. Są to rzeczy, w których doświadczam zranień, a każdy z nas ich doświadcza. I zrozumienie, że pewność siebie to nie jest coś, co jak się zdobywa tak jak odznakę albo medal, to ja już to mam powieszone na szyi, ja to będę miała zawsze. Czasami są momenty, w których ja się czuję słabsza, w których ja się czuję niepewna, w których ja się czuję niepełna. I to też jest okej. I co wtedy robisz? I wtedy staram się zrobić wszystko dla siebie, żeby wrócić do tego dobrego stanu, tego mojego dobrostanu, do tego stanu, w którym ja zyskuję równowagę. I co to dla ciebie konkretnie, dla Marty jest? To są proste rzeczy. To jest to, że zatrzymuję się. To jest to, że idę do moich dzieci, które działają na mnie jak balsam. To jest to, że przytulam się do mojego męża. To jest to, że idę na trening albo po prostu oddechy, o których rozmawiałyśmy we wcześniejszym odcinku, czyli metody relaksacji. Ja to robię naprawdę na bardzo bazowym poziomie. Ja ciągle w to nie umiem. Ja nie umiem w medytacji. Na przykład jeżeli miałabym wybierać zajęcia sportowe, to wolę te, na których dostaję troszeczkę większy wycisk, może nie za duży, niż te, na których się siedzi bez ruchu, bo to dla mnie, ja jestem zbyt dynamiczna, żeby przeżywać satysfakcję z czegoś takiego. Ale szukam tego i to jest działanie już na zasadzie na poziomie podświadomości, że ja nie chcę wpadać w to, ten brak poczucia własnej wartości, tylko ja chcę jak najszybciej stamtąd wyjść. Być może dlatego, że ja wiem, jak to dobrze jest mieć to poczucie własnej wartości. I już chcę tam wrócić. Czyli nie idę w dół. Ja się nie zamartwiam, nie umartwiam się, nie wchodzę w te złe emocje, tłumacząc sobie, Boże, biedna Martusia, taka poszkodowana i teraz wszyscy żałujcie, jaka ona jest biedna. Tylko sama się staram z tego wyciągnąć. I tutaj tak naprawdę działają proste rzeczy życia codziennego. Kawa, którą lubimy, zapach, którym się otulimy, odpoczynek, położenie się na wygodnym łóżku, na ulubionej poduszce i docenienie tego. Czyli znowu mamy tutaj o tej uważności. To jest tak ważne. Ja wiem, że to teraz jest trochę już przereklamowane i trochę się o to boję, że zaczyna się też trochę z tego żartować, z tego mindfulness, ale to jest naprawdę bardzo istotne. W dzisiejszych czasach zachowanie tej równowagi pomiędzy tym, co robię dla świata, co robię dla siebie tak hedonistycznie, to nie musi, tam nie musi płynąć jakiś rezultat niesamowity z tego. Rezultatem niech będzie to, że ja się po prostu dobrze czuję. No tak, ale jesteśmy częścią wielu różnych wspólnot. Wspólnoty rodzinnej, wspólnoty sąsiedzkiej, wspólnoty zawodowej, wspólnoty osób w social mediach. I coś, co najbardziej jakby działa destrukcyjnie na nasze poczucie własnej wartości, o tym mówi mnóstwo badań, no jest środowisko. Oczywiście. Więc jak ty radzisz sobie z tym, żeby no właśnie to swoje poczucie własnej wartości chronić? Mówiłyśmy o tym na początku, że w jakimś sensie przemyślałaś to, wzięłaś gdzieś po prostu na rozum to, że te emocje złe, które otrzymujesz czasem od ludzi, to jest na ich temat, a nie na twój temat. Mhm. To trzeba przeżyć, ileś razy upaść, tak, żeby zobaczyć, że po pierwsze, że nie warto, albo zacząć myśleć o tym, skąd się to bierze, gdzie jest źródło tego, prawda? Natomiast czy jest tak, że nadal są osoby, które no gdzieś właśnie działają na tyle destrukcyjnie, że to twoje poczucie własnej wartości gdzieś psują? Bo dążę do tego, żeby może udałoby ci się powiedzieć na swoim przykładzie, albo po prostu na przykładzie osób jakichś twoich bliskich, jak umieć odsiać te uwagi, opinie, te słowa,
które czasem warto wziąć do siebie, które czasem warto przemyśleć, które coś dla ciebie, czy właśnie dla kogoś innego mogą znaczyć, a co od razu killować, usuwać i traktować jako no po prostu odpad. No taka jest prawda. Coś, co w ogóle nie powinno być toksyną zbliżającą się do nas. To jest wszystko o tej świadomości tego, co mi szkodzi, co mi robi dobrze, a co mi szkodzi. To po pierwsze. Po drugie, stawianie granic. Mamy cały czas z tym bardzo dużo problem. Ludzie na całym świecie. Bo bardzo często ja słyszę, wiesz, z zewnątrz jak obserwujesz różne historie ludzkie, zwróć uwagę, to ty masz milion rozwiązań na to. Tylko ty nie jesteś tą osobą, która jest uwikłana w te konflikty, w te relacje. Bardzo często czytam od moich odbiorczyń historię. No fajnie, że masz taką fajną relację z mamą. Moja mama jest taka i taka i taka. I jeszcze na przykład mi dopieka i mówi, że jestem beznadziejną matką i mówi, że jestem beznadziejną żoną i w ogóle mówi, że jeszcze mogłabym schudnąć. I ja już myślę sobie w głowie, w ogóle wywal tą kobietę, wiem, że cię urodziła, ale jeżeli jest taką toksyną w twoim życiu, to ogranicz kontakt z nią do minimum. Postaw jej granice. Powiedz jej o tym, że cię to rani. Tylko wiesz, ja nie jestem tą osobą, ja nie jestem w tej relacji. Być może są tam zależności finansowe, być może mieszkają pod jednym dachem. Być może ta mama na przykład cierpi na jakąś chorobę, którą wykorzystuje jako słowo wytrych, żeby nikt jej nie odbił tej piłeczki. Jest bardzo dużo takich sytuacji, ale stawianie granicy jest uleczające, jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu, który sprawia, że mówisz nie, tutaj stawiam granicę i nie przejdziesz przez ten mur. Kolejną rzeczą jest dawanie feedbacku ludziom, którzy cię ranią i ludziom, którzy właśnie zabierają ci tę energię. Najbardziej żałuję sytuacji w życiu, w których się nie odezwałam. Naprawdę najbardziej. I do dzisiaj siedzą mi w głowie. To są wszystkie te historie, w których ktoś dokonał zranienia na mnie, powiedział mi coś niemiłego, a mi zabrakło języka w gębie. Po prostu. Albo pomyślałam, nie będę tej osobie robić przykrość. Pomimo tego, że ona właśnie przed chwilą zrobiła mi przykrość. Najbardziej żałuję tych sytuacji. No bo to jest też trochę o miłości do nas samych. Tak, o tym, że ja nie zawalczyłam o siebie. Tak. Że nie stanęłam po swojej stronie. I to są najgorsze sytuacje. I na przykład teraz będąc w terapii, wracając do takich historii, do ludzi, z którymi już nie mogę porozmawiać z różnych względów, a bardzo mnie ranili, odbywam te rozmowy na tej terapii. I to jest tak uleczające. Wiesz, że na przykład dzisiaj, jak wracam z jakiejś historii, z jakiejś sytuacji takiej do domu, gdzie znalazłam sobie odwagę, żeby powiedzieć, to mnie zraniło, dlaczego to powiedziałeś? Jaki był twój cel? Wiesz co? Wolałabym, żebyś zakomunikował to inaczej, ponieważ to mi sprawiło ogromną przykrość. Ja wracam po prostu like a queen. Ja wracam jak królowa, ja wracam, czuję, że rządzę, że jakby dałam radę. I to są proste rzeczy, ale postawiłam tę granicę. A najgorzej, najbardziej żałuję tych sytuacji, w których myśląc o tym, żeby kogoś nie zranić, żeby nie zrobić przykrości, po prostu zamykałam się w sobie i zostawałam z tym zranieniem sama i później to tylko narastało. Tam się tworzyły kolejne rany na tym i to się w ogóle nie zabliźniało. Bo to nie znika, bo to nigdy nie zniknie. Dlatego też wspomniałaś o tym, o tych opowieściach, które tutaj masz na terapii. Bardzo często taką metodą jest na przykład pisanie listu, czy do nieżyjącego rodzica, któremu się nie wybaczyło, czy nawet do żyjącego, z którym się ma problem. I to są listy, których on nie odczyta już, ale to nie ma znaczenia, bo istotne jest to, że samemu je piszemy i że my to z siebie też wyrzucamy. Myślę, że też na koniec można podsumować to też w taki sposób, że ciągle chodzi o zmiany przekonań, to znaczy tego, czy ty jako córka masz prawo postawić granice swojej matce, czy ojcu, czy dziecku, czy ty jako szefowa masz prawo postawić granice swojemu pracownikowi, albo czy twój pracownik ma prawo postawić granice tobie, czyli że wychodzimy z naszego dzieciństwa z całym arsenałem przekonań na każdy temat. Na temat pieniędzy, na temat ról społecznych, na temat tego, jaką trzeba być matką, kim jest matka, kim jest ojciec, kim jest rodzina w ogóle. Co to znaczy tak zwana szklanka wody na koniec życia. Także to jest tak, że po to się ma dzieci, żeby ci podały potem tę szklankę wody. I nawiązuję do tego, co powiedziałaś o tej kobiecie, która może mieć na przykład toksyczną jakąś relację w rodzinie, ale z powodu tego przekonania, że do końca trzeba być, będzie to znosić. No i że chyba właśnie ta samoświadomość to jest ta praca z tymi przekonaniami, czyli odwracanie tego trochę. Tak, ale samoświadomość to też jest branie odpowiedzialności za własne życie, tak sobie teraz myślę. Branie odpowiedzialności za własne życie. Tak. Że to nie jest, bo wiesz, zobacz, jak my łatwo jesteśmy sterowalni. My lubimy być sterowani. My czasami lubimy, jak ktoś nam powie, tak jak w dzieciństwie, a teraz idź się połóż, a teraz wstań, a teraz zjesz.
Tak, bo a teraz czego pójdziesz do szkoły, że to twoja wina. No właśnie, nie moja. Nie moje, to nie jest moje, to jest twoje. Ty mi kazałaś, ja tylko zrobiłam to, co chciałaś. I to jest łatwe. I ludzie żyją w tym sterowanym świecie, a inni lubią nami sterować. Samoświadomość to jest branie odpowiedzialności za swoje życie. Czyli znowu to jest to, że ja siadam i myślę sobie, okej, mam toksycznego teścia, który robi dużą krzywdę mojemu mężowi. To jest prawdziwa akurat historia, z którą się mierzymy. Ja nie chcę go mieć w swoim życiu, chociaż widzę, że mój mąż nie ma tak łatwego podejścia do tego, bo łaknie tego, tej energii, tej nawet tej toksycznej energii, no bo jest to rodzic. No też się uzależniamy od stresu. Właśnie. Ale ja, jako osoba z zewnątrz, staram się zrobić wszystko, żeby naświetlić to mojemu mężowi w taki sposób, żeby to nie było dla niego raniące. Żeby to było dla niego jak najlepsze, bo go kocham po prostu i chcę dla niego jak najlepiej. I uważam, że odpowiedzialnością największą, jaką możemy wziąć na swoje barki, powinniśmy, to zadawanie sobie na każdy koniec dnia to, czy te elementy, które są w mojej codzienności, robią mi dobrze, czy nie. Czy one przynoszą mi szczęście, czy nieszczęście. To jest prosta rzecz. Czy ta teściowa, czy to miejsce pracy. Bo my możemy w tym trwać miesiącami, latami i ciągle możemy narzekać. I tak się rozgościmy w tym narzekaniu, że jak na koniec dnia ktoś nas zapyta, a czego ty chcesz? To ta osoba potrafi tylko powiedzieć, ja wiem, czego nie chcę, ale ja nie wiem, czego chcę. Bo ja się już tak rozgościłam w tym... Byciu ofiarą. No właśnie. Rola ofiary jest rolą, którą bardzo chętnie przyjmujemy w życiu, chociaż twierdzimy, że to na nas sprowadza nieszczęście, ale kochamy to. No bo dokładnie. Zrzucamy tę odpowiedzialność i też możemy się tak zanurzyć w tym żalu, w tych pretensjach. Oczywiście. A jeszcze jak ktoś nas będzie pocieszał dookoła, no kurczę, wtedy... No to też zwrócenie uwagi na siebie. Wszyscy nie? zwracają na mnie uwagę, więc tak naprawdę podejmując świadome decyzje, od takich prostych decyzji, co zjem na śniadanie, co na siebie założę, czyli właśnie, żeby to było zgodne z moim stylem, a nie tym, czy wypada dzisiaj ubrać krótką spódniczkę, czy może będzie to prowokacja, jak mówią jeszcze cały czas niektóre kręgi, tak? Albo tylko latem mogę nosić mocne kolory, bo zimą dokładnie. To trzeba na czarno, biało, szaro. Czy mam prawo też... Właśnie to takie przekonanie, teraz mi się przypomniało, ja w dzieciństwie z twoim pamiętam, że był takie po prostu dwie szafy, nie? Tak. Letnia, zimowa, ale że tylko te kolory się można właściwie nosić latem i wiosną, prawda? Czy ja mam odwagę założyć na siebie zapach męski, bo mam dzisiaj na niego ochotę? Czy jednak on jest męski? A kto powiedział, że on jest męski? Że tam jest nuty cedru czy wanilii, to znaczy, że on jest bardziej męski? A kto to powiedział? Kto to wyznaczył? I to są proste rzeczy i te decyzje. Każdego dnia podejmujemy ich tak naprawdę mimochodem. Mnóstwo. Bardzo, bardzo wiele. Tylko jakby najwyższy poziom jakości życia to jest bycie świadomym tych decyzji, a nie, że one się po prostu odbywają tak totalnie mimochodem. Mi kiedyś mój kolega zadał takie pytanie, już kończąc. Byliśmy gdzieś razem na spacerze i ja właśnie byłam taką osobą, która po pierwsze była łatwo sterowalna, a po drugie nie chciałam nikomu sprawiać problemu, więc jeszcze łatwiej się mną sterowało. I pamiętam, że poszliśmy gdzieś na kawę, usiedliśmy, znaczy do jakiejś kawiarni, on mnie zapytał, to chcesz kawę czy herbatę? Ja powiedziałam obojętnie. Rozumiesz, co ja powiedziałam? Obojętnie. I on powiedział, wiesz co, weź ty się ogarnij. Jak możesz powiedzieć obojętnie na wybór kawy czy herbaty? To są dwa zupełnie różne trunki, to są dwa różne zupełnie napoje. I wtedy pomyślałam, ja nie chcę być taką osobą, dla której życie będzie obojętnie. Tak, bo ty możesz nawet właściwie nie wiedzieć, na co ty masz ochotę, tak. Bo ty nie wiesz... Bo ty tak nigdy rzadko siebie nie się zapytałaś. Pytasz o swoje potrzeby, że nie wiesz nawet tak odruchowo, podświadomie, tak. Co odpowiedzi twoja podświadomość i podpowiada, że właściwie obojętnie. Tak. Bo ja siebie samą nie znam, więc życzę tobie, życzę sobie, wszystkim naszym słuchaczom tego, żebyśmy mieli wgląd w siebie, żebyśmy mieli w ciągu dnia te parę minut na to, żeby na chwilę spokojnie usiąść i zapytać się, czego ja właściwie chcę, czy ten dzień jest taki... jaki chciałbym, żeby był. I czy droga, którą idziemy, jest tą którą ja chcę iść, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy wolnymi zupełnie elektronami, to bierzemy pod uwagę nasze rodziny, nasze środowisko. Ale to nasze wszystko da się pogodzić. Oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby mieć tę świadomość, czy chcemy kawę, czy herbatę, tak jak powiedziałaś. No tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki serdeczne. Dziękuję Państwu.